Witajcie kochani, chciałam Wam dzisiaj przedstawić kilka nowości, które jedne dostałam, drugie kupiłam, inne wzięłam do sklepu, więc może zaczynajmy, nie będziemy przedłużać. Dwoma rzeczami, które dostałam, wygrałam w rozdaniu, są to kremy z Biodermik. Jak się nie mylę, u dziewczyny o niku Siarka coś, napiszę na dole. Wygrałam u niej w rozdaniu kremy z Biodermik, krem do szyi i dekoltu i przeciwzmarszczkowy. Tak wyglądają. Jeszcze ich nie próbowałam. Jak będę zacznę próbować, to oczywiście dam znać. Następną rzeczą jest żel męski z Umbro. Ja te żele kupuję w hurtowni. One bardzo, bardzo fajnie pachną, długo się utrzymają. Mają pół litra, ja je kupuję za około 4 czy 5 zł. Następną rzeczą, to Wam ostatnio mówiłam, jest to odżywka nowa Ultra Du. Jest to, są drożdże piwne i owoce granatu. Ja ją już kilka razy używałam i powiem Wam, ja nie wiem, czy moje włosy są jakieś nie takie, ale żadna odżywka szału nie robi. Zawsze w jednym miejscu, nie zawsze w tym samym, ale przeważnie w jednym miejscu mam taki po prostu kołtun mi się robi na głowie i tylko w jednym miejscu i nigdy nie umiem tego rozczesać. Odżywka ładnie pachnie, dużo jej nie trzeba, ale tak jak mówię, ja chyba muszę poszukać odżywki do, nie wiem, super zniszczonych włosów. Ta jest odżywka nadająca objętość. Tak jak mówię, włosy są trochę uniesione, ale moje nie do rozczesania. Nie wiem, co mam robić. Następną rzeczą, którą wzięłam, jest akurat ze sklepu. Jest to z Carex Sensitive. Jest to żel pod prysznic i płyn do... ja go leję jako płyn do wanny, znaczy do mojego wysokiego brodzika, dzieciom. Czy znowu przyszłaś? Tak jak mówię, ja go leję dzieciom do kąpieli i pół litrowy akurat u mnie na sklepie kosztuje 7,50. Powiem Wam, że jakoś zapachu nie ma zabójczego. Co Ty robisz? Chcesz się pokazać? No pokaż się, pokaż. Piękna jesteś, piękna to. Piękna, tak? Jesteś piękna? Już pokazałaś się? Możesz iść? Następna rzecz, jest to szampon, który też kiedyś pokazywała dziewczyna, która nagrywała, już nie nagrywa. Jest to szampon Zdrój, jest to szampon leczniczy przeciwłupieżowy i powiem Wam, że ja go stosuję tak sporadycznie i łupież zniknął, naprawdę mogę go serdecznie polecić, ale powiem Wam, jak zaczęłam go kupować chyba pół roku temu, ale mam fryzję. Pół roku temu to kosztował 18 zł, potem 18,90, 19,50, a dzisiaj za niego zapłaciłam 20,50 zł. Jest to szampon, on ma 130 ml tylko, więc przestań mnie popychać. 130 ml tylko, no dużo go nie jest, ale tak jak mówię, używam go sporadycznie, więc na miesiąc starcza. Następną rzeczą, którą ostatnio przedstawicielka przyjechała do mnie do sklepu i z Loton, są, co Ty robisz? Są nowe olejki, niby olejoterapia. Jest tak, z kokosem, z makadamią i z olejkiem arganowym. Muszę Wam powiedzieć tak, te z orzechami makadamia śmierdzi nieziemsko. Z olejkiem arganowym ładnie pachnie, a kokosowy wzięłam do domu tylko dlatego, że u mnie na sklepie oczywiście nie ma temperatury jak w domu, tam 21 czy 25 stopni, jest niższa i ten olejek zbrylał mi się cały, więc no nie mogę powiedzieć klientowi w sklepie, wie Pani co, zanim jak Pani przyjdzie do domu, to proszę sobie go rozpuścić, nie? Więc to by było bez sensu, więc wzięłam go do domu, żeby sprawdzić, czy on w domu też się będzie zescalał, że tak powiem, ale nie, jest płynny. Jest płynny. Tutaj nawet pisze, że on może się właśnie
przestań. Może, aby go potem, że może się zrobić w bryłę, ale żeby go rozpuścić, należy go dać pod strumień ciepłej wody. Boże, jak ona mnie tu popycha. Pod strumień ciepłej wody. No jak u mnie na razie jest ok. Jest to szampon, jest to olejek kokosowy. I tutaj jest tak, sposoby użycia. Na włosy, mogą być olejowane włosy. Masować skórę głowy włosów na godzinę do dwóch przed myciem. Na włosy suche, niewielką ilość olejków masować w rozwojone końcówki. I jest on też do ciała. Po kąpieli stosować najlepiej po wieczornej kąpieli w celu lepszego wchłonięcia się olejku. Albo do masażu. Po prostu nałożyć niewielką ilość i masować skórę. Tak on wygląda. U mnie na sklepie kosztuje 15,50. Tak jak mówię, naprawdę ten kokos bardzo ładnie pachnie. Olejek arganowy też, ale makadamia, no masakra. I nie wiem, czy Wam pokazywałam, bo nie pamiętam. Zamówiłam sobie, to już było w tamtym miesiącu. Przestań mnie popychać! To już było w tamtym miesiącu. No to jest niemożliwe. Co ty chcesz? Powiedz. Ty chcesz się pokazać? Już się pokazałaś. Chcesz jeszcze się pokazać? No to chodź. Chcesz jeszcze się pokazać? Tak? Jesteś taka tuli-tuli? Mru, mru, mru. Tak? Mru, mru, mru. Już sobie pójdziesz? Idź. Dwie szminki z Avonu. To jest ta seria z takimi serduszkami. Nie wiem, czy to mi się zoomuje. Nie pchaj mnie. Czy ona mi się zoomuje? Ona wygląda tak. I tak się dziwnie otwiera. Tylko tak przedtem ciągnęłam za tą. Taka mała końcówka. Ona jest czerwona. I ma takie piękne serduszka. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie. Ma takie piękne serduszka. Tylko jakoś tak za dużo to jej nie jest, powiem Wam. Niby jest matowa, ale taki ładny błysk daje na oku. Tak wygląda. Bardzo ładna, nie podkreśla suchych skórek, chociaż ja mam ostatnio problem z suchymi skórkami. Tak wygląda. Ładnie pachnie. Tyś się tu położyła, ojejku, jejku. A następna to jest Ultra Beauty. W takim czarnym opakowaniu. Ma takie czarne opakowanie. Mam poduszkę. Mam poduszkę. Dobrze, ma takie czarne opakowanie. Kolor jest taki. Taki nude, wpadający trochę w róż. Tak wygląda. Też jej jakoś zbyt dużo nie jest, powiem Wam. I ona też jest niby w opakowaniu matowa, a taki piękny kolor daje na ustach. Też równomiernie schodzi, nie zostawia żadnej ramki takiej na ustach. Tutaj jest. Tu. Nie zostawia takiej ramki na ustach. Ładnie schodzi i długo się trzyma. Można jeść, pić. Dobrze. Jeru. Można jeść, pić i nic się z nim nie dzieje. Mam nadzieję, że te parę nowości u mnie Wam się spodobało. Niedługo nakręcę filmik z ulubieńcami, więc zapraszam. Teraz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! Witajcie i tak to używam. Co używasz? Pokaż. Ja tu dzisiaj używam, jak ty mówiłaś. To używam i to jest moje bo tak jest moje i ja to używam. A co używasz? Pokaż. Co to jest? Szminka. Szminka? A jak ty się tą szminką malujesz? Pokaż, no. Tak, żeby ładnie wyglądać? I ty to używasz? To teraz ładnie się pożegnaj. Powiedz cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia. W nowym filmiku. W nowym filmiku. Już się pomalowałaś? Jeszcze pokazujesz, jaki kolor ma? Ja pokazuję. Pokazuję. No to pokaż, jaki kolor ma jeszcze, no. No śliczna. Już widzieli. Dobra? To powiedz pa. Pa.